Cześć. Dzisiaj drobna robótka przy Harley'u, mianowicie pogrzebie troszeczkę przy gaźniku. Podczas jazdy okazało się, że nie działa pompka przyspieszenia. Przy dodaniu gazu, przy takich niedużych obrotach, strzelał w gaźnik, kichał. Okazuje się, że ta dysza, która tutaj jest, z niej powinno się wydobywać paliwo wstrzykujące przy przyspieszeniu paliwo do gardzieli. A nic się nie dzieje. Mało tego. Tutaj w tym miejscu, gdzie jest ta pompka przyspieszenia, tu, to jest membrana. O tutaj przy dodaniu gazu ściekało paliwo. Okazało się, że jak przyspieszałem, dodawałem gazu, to tędy się wydobywało paliwo. Tu jest osłona taka antykurzowa i paliwo z podpompki wydobywało się do góry i tutaj ściekało. A jak się wydobywało tutaj, to nie ściekiwało paliwa przez dyszę. Także dobiorę się do tej membrany. Najlepiej to zdjąć tą osłonę tutaj, bo jest dość ciężki dostęp. Także zobaczymy, jak to wygląda. Odkręcam te trzy śruby. Klucz 13 w zupełności pasuje. Tutaj jeszcze są dwie śruby, gwiazdki. A niech cię dobite, kurwa, przykręcone. To są wężyki odmy. Sobie wyjmę to. Nie było tam zdjęcia, ale tutaj. Uszczelka. Nieźle wygląda. I dobra, jesteśmy przy gaźniku. Na pewno jest tutaj paliwo. Kurka wodna. Muszę zakręcić. Nic się nie dzieje. Puścimy teraz jakoś paliwo. Odkręcam te śrubeczki od pompki. Dosłownie odkręcam je ręką. Nie są mocno zakręcone. Jedna, nie ma żadnego kleju. Druga. Nie wiem, czy coś tu widać, nic nie widać. Teraz widać lepiej, dobra? Tam jest sprężynka i oing, żeby on mi nigdzie nie wypitał.
dolił. Są dwa o-ringi. Nie wiem, czy zobaczycie. Tak, są dwa o-ringi i membrana. Widzę, że membrana już jest ćwiknięta. Zaraz ja to wyleję benzynę i pokażę wam. Zobaczcie, ona nie jest przerwana, tylko straciła swoje właściwości po prostu tutaj z brzegu. Wytarła się guma. Jasna jest. Jest tylko tak jakby siatka, a gumy nie ma. Nie jest przerwana i ona by się nigdy nie przerwała, bo jest cholernie mocno zrobiona. O tu jest guma, która się rozwarstwiła i tu przy brzegu jest po prostu biała. Dobra, to jest stara. A tu mam nową membranę. Sprzedawca zapewniał, że to jest najwyższej jakości membrana. Zapłaciłem za nią ponad 100 zł. Także ją założymy. Zobaczymy, jak to będzie. Tym do góry. Może to najpierw membrany może, żeby wpasowało. O, teraz słychać pracę pompki. Dobra, sprężynka. I skręcamy. Teraz mam odpowiedź, dlaczego on tak zimny, kiepsko palił. Musiałem go trochę pohełdać, ponieważ procedura wtrysku paliwa gazem była nieskuteczna, bo to paliwo w ogóle nie leciało. Nie widzę, żeby tutaj coś paliwo leciało. Nie pojawia mi się tu paliwo.
Niestety, musiałem przy okazji zdjąć dno gaźnika, komorę pływakową gaźnika, żeby zobaczyć, jak to światło wygląda. Nie jest źle. Przedmuchałem, poczyściłem. Teraz zakładam. Teraz jest wygodniej założyć tę obudowę pompy. No i dobra, pompa skręcona, przelot jest, fajnie, teraz będę zakładał i zobaczymy, czy pojawi się stróżka. Słuchajcie, jest taka sytuacja, że mam odkręcone paliwo, a paliwo nie leci. Nieźle, co? Pływak jest na dole, a paliwa ani grama. Co jest grane? Zbiornik zatankowany. To trzeba go uruchomić, żeby to poszło? Bez jaj. Przecież to bezwładnościowo powinno spadać. Ale numer. Zawód stożkowy chodzi. Widać, że chodzi. No paliwo nie chce lecieć. Ej, mały. Dawaj wachę. Dawaj wachę. Ani tak, ani siak. Co? No nic, skręcę i zobaczę. Może trzeba go uruchomić, żeby zastał paliwo. Bez jaj. Dobra, słuchajcie. Paliwa w komorze pływakowej nie ma. Nie wiem, czemu nie leci. Nie było żadnych oznak, żeby coś tam się zatykało. Założona jest nowa pompka przyspieszacza. Pomimo tego, że... A co to się zaczepiło? Przykręciłem, cholera, szmatkę. Pomimo tego, że ruszam pływakiem, woda, Boże, paliwo nie spływa do komory pływakowej. A ja pierdziu. Przykręcił. Mamy to szmatę. Paliwo nie spływa do komory pływakowej i nie wiem. Trzeba go uruchomić, żeby to paliwo popłynęło. Nie wiem. Tak szmata podlazła pod uszczelkę. Mogliby. Ja. Dobra, paliwo w komorze pływakowej nie ma i nie leci, nie wiem czemu. Spróbuję go uruchomić, zobaczymy, co się będzie działo. Może musi zastać, nie wiem. Paliwo odkręcone, zapon, sanie.
tego, że żeby paliwo spłynęło do góry pływakowej, muszą je zastać cylindry. Bo zapalił bez problemu, mimo tego, że była pusta komora pływakowa. Troszkę paliwa, która jest wtryskiwana do gardzieli elegancko. Membrana działa prawidłowo.